Wracamy po przerwie, jesteśmy w restauracji Sztuka Mięsa. Mateusz, kończysz przygodę z Anglią i myśl, wracam do Polski. Trafiasz na testy do Pogoni, do Zagłębia Lubin, do innych klubów z Ekstraklasy, pierwszej ligi. Jednak mówią ci, że niestety... Ja się odsiany, no to nie ma co ukrywać i trzeba powiedzieć to szczerze, tak? Błędne decyzje, no tak jak wspomniałem już wcześniej, jadąc do Pogoni, oni wówczas szukali bramkarza, bo był Radek Janukiewicz i Dawid Kudła. No i szukali tej trójki do uzupełnienia tego. I to miało być na zasadzie takiej, że mógłbym zostać, walczyć z Kudłą o miejsce numer dwa, no bo Radek Janukiewicz wówczas miał niepodważalną pozycję. Ale tak jak mówiłem, źli doradcy, dostałem telefon, że lepiej będzie, jeśli pójdę może ligę niżej, będzie większa szansa na grę. Zamknąłem temat tej Pogoni, pojechałem na tydzień testów na obóz do Zagłębia Lubin. No i tam się testowałem, tylko że tam był taki dziwna sytuacja, że trener co innego, prezes co innego i w sumie gdzieś tam się to rozmyło. Później był Śląsk Wrocław, to tak samo było na zasadzie takiej, że jeśli odpaliliby Wojtka Pawłowskiego, no to byli jak najbardziej na tak. No ale jednak się im nie udało, bo z tego co wiem, to miał spory kontrakt i nie kalkulowało mi się to. Później testy były chyba w Stomilu Olsztyn. Nie pamiętam dokładnie, no to... Skiba, ale kolega wówczas mój, Dawid Mieszkowski, który teraz jest trenerem personalnym, szukali bramkarza, ale tam nie wiem, o co chodziło tak naprawdę, bo fajnie się pokazałem, nie ma co gadać, szczerze rozmawiamy, to wszystko było fajnie, jednak ja nie dostałem tego angażu. No i na koniec te Podbeskidzie, gdzie praktycznie już wszystko było doklepane, ale na dzień, to była ostatnia kolejka, Podbeskidzie grało, nie pamiętam, z jaką drużyną, zwolnili tego trenera bramkarzy, który tak bardzo mnie chciał, tutaj wspomnę, Izzy Stachowicz, bardzo dobry trener, no i poszedł do Nadwiślana Góry, do drugiej ligi. I ja nie chcąc tracić już kolejnego pół roku tak naprawdę, poszedłem właśnie do Nadwiślana, gdzie Izzy był trenerem, tak. Mateusz jest z Białegostoku, zresztą jesteśmy z tego samego osiedla. Powiedz mi, czy w ogóle był jakiś temat Jagiellonii? Nie było. Odkąd odszedłem tutaj z tego MOSP-u, no to nigdy tam się nic nie pojawiało. A w tym czasie przewinęło się wielu tak naprawdę słabych bramkarzy, którzy niekoniecznie mają coś związanego z Jagiellonią, niekoniecznie utożsamiają się z tym klubem, więc to też taki, nie wiem, może sygnał, dlaczego w ogóle jest tak, że ściąga się ludzi z zewnątrz, skoro ma się tak naprawdę zawodnika, który jest z Białegostoku, utożsamia się z tym klubem. Dla mnie to jest trochę dziwne. I powiedz mi, czy jakby teraz, nie wiem, zmienił się prezes, bo rozumiem, że ten aktualny i trener nie są tobą zainteresowani, na przykład dzwoni ktoś do ciebie, mówi: Mateusz, chcemy mieć u siebie zawodników z Białegostoku, chcemy stawiać na tych zawodników, co byś zrobił? Znaczy, to nie chcę mówić źle o prezesie Kuleszy czy cokolwiek, bo ja tak naprawdę z nimi nigdy nie miałem takiego kontaktu, tak? Ja nigdy się nie zamykałem na nic. Chciałbym wrócić do Jagiellonii. Może w przyszłości będzie mi to dane. Kiedyś już właśnie w tym okresie, gdzie nie miałem klubu, powiedziałem, że ja na testy, wtedy Jagiellonia zaczynała przygotowania na stadionie miejskim badaniami. Powiedziałem, że ja tam mogę przybiec po prostu, bo akurat daleko nie miałem. No ale gdzieś tam zostałem odrzucony. Nie wiem dlaczego i dla mnie też to jest dziwne. Ja tam nie chcę wchodzić kompetencje klubu, jakich zawodników ściąga, tak? No bo to nie da mnie to oceniać, ale to czasami no jest takie smutne, że ja tak naprawdę od wieku 16 lat, gdzie, no tak jak już mówiłem wcześniej, rzuciłem wszystko na jedną kartę, wyjechałem za granicę, no nie mam szansy tak jakby powrotu i nie mówię tutaj, żeby ktoś mi kładł kontakt na stół, tylko pokazania się, tak? Tym bardziej, no dobrze, ja mogłem, może spaliłem sobie, jakby to powiedzieć, o opinię przez te wszystkie testy, ale
na Cyprze jestem już tak naprawdę od 4 lat, jakoś się tam gdzieś utrzymuję, no i cenią mnie tam w tym kraju. Też się przez 4 lata u ludzi, u piłkarzy może dużo zmienić. Ktoś wcześniej może miał jakieś zastrzeżenia co do mojej osoby. Ja też dorosłem, mam rodzinę, mam dziecko, też się to wszystko pozmieniało w mojej głowie. I na pewno gdybym dostał taką propozycję, to bym się nad tym nie zastanawiał. Wiesz, ja też nie mówię, że ktoś ma ci dać miejsce w pierwszym składzie za darmo, ale zawsze, nie wiem, drugi bramkarz czy trzeci bramkarz i z myślą o tym, że możesz, nie wiem, w ciągu pół roku stać się tą jedynką. Wiesz, zawsze to inaczej, jak kibic przychodzi na mecz i widzisz, że, nie wiem, że ty jesteś z tego samego osiedla, wiesz. Nawet, nie wiem, w Górniku Zabrze, tak, jest taka sytuacja, że, nie wiem, Tomasz Alowski, nie wiem, ojciec chyba gdzieś pracuje w kopalni. I wiesz, koledzy z pracy przychodzą na te mecze i wiesz, fajnie widzieć takiego swojego chłopaka. U nas jednak teraz przeważa ta grupa zagranicznych zawodników. No i też powiem szczerze, trochę to boli niektórych kibiców, że muszą oglądać tak naprawdę zawodników dla nich obojętnych. No i dla mnie tak samo, jak oglądam mecze Ekstraklasy, widzę czasami składy Jagiellonii. Ja jako, że jestem z Białegostoku, no to trochę to boli, że nie ma, tak jak kiedyś to próbowali wprowadzać, że zawsze ci młodzi dostawali jakąś tam szansę, mniejszą, większą, ale dostawali, tak teraz no jest tego coraz mniej. No i... Ale wtedy to nawet wypaliło, był okres, że Tomek Porębski grał, tak, Grzesiek Karłukowicz, Damian Kądzior, kto tam jeszcze był? Do Damiana to też tak nie ma co ukrywać. Mamy przykład, jak to wyszło z nim, tak? No, skasowali chłopaka tak naprawdę, nie dając mu większej szansy w większym wymiarze czasowym. Poszedł do Wigier Suwałki, dostał swoją szansę, nabrał wiatru w żagle, poszedł do Górnika, odpalił jeszcze lepiej. No i widzimy, gdzie gra teraz, i tu jest prosty przykład. Drugi podam ci, Kamil Zapolnik. Taka sama sytuacja, w Jagiellonii nigdy nie dostał tak naprawdę dużej szansy, tak? A jest na poziomie Ekstraklasy, gra w Górniku Zabrze i strzela bramki, dlatego gdzieś tam coś nie zafunkcjonowało tak, jak powinno, tak? Do tego jeszcze Karol Mackiewicz, Bartek Drągowski, no to o Bartku to chyba nie trzeba mówić, no bo Jagiellonia zrobiła super interes z wychowanka, tak naprawdę, nie wiem, 3-4 miliony, to chyba się to opłaca jednak, promować swoich. Tylko tu dam ci przykład, że konsekwentnie na niego stawiali. Dostał szansę, nie pamiętam, pierwszy mecz, na przykład 16 lat z Koroną Kielce, to byłem akurat na tym meczu, gdzie debiutował. Ten wynik był chyba 4-4. Jak na debiut, no to wiadomo, no, nie za najlepiej, ale w następnych sezonach konkretnie stawiali na niego i dawali mu cały czas tą szansę i tą, jak to się powie, confidence. Pewność siebie, że ma to miejsce w składzie. No i sami widzimy, na jakim jest teraz poziomie, tak? Mateusz, co musisz czuć, gdy jesteś w Evertonie? Jesteś tak naprawdę uznawany za jednego z najlepszych tych zawodników w swoim roczniku, tak? Jeśli chodzi o pozycję bramkarza. I nie dostajesz się do pierwszej ligi, trafiasz do drugiej ligi. Masz sobie taką złość, że nie wiem, że w Polsce za bardzo patrzy się na wzrost, bo rozumiem, że na pewno też o to chodziło, że nie masz może warunków fizycznych i czy często było tak, że nie wiem, trener powiedział tobie, słuchaj Mateusz, super jesteś bramkarz, ale potrzebuję jednak, nie wiem, konia jakiegoś większego. Nie, no było tak, podam ci przykład, w Podbeskidzie zajechałem tam na pierwszy dzień tak naprawdę jeszcze bez treningu, a Leszek Koziński wówczas był trenerem i od razu pierwsze, co to powiedział, to, że nie jestem za wysoki. Tylko, że nie patrzył przez pryzmat taki, że ja naprawdę potrafię wyżej skoczyć. Czy mam, czasami było tak, że miałem większy zasięg ramion niż chłopacy, którzy wzrostowo byli tam ode mnie 2-3 centymetry wyżsi. I to jest taka bolączka moim zdaniem w polskiej piłce, że jest dużo bramkarzy, którzy tych warunków nie mają za specjalnych, tak? Ale gdzieś tam są, bo mają te 3 centymetry więcej niż chłopak, który ma 1,84 m tak naprawdę. A te 3 centymetry, dobrze, to czasami może zrobić różnicę, ale nie musi, tak? Często też w internecie, jeśli się podaje danych bramkarzy,
zawyża się troszkę ten wzrost, nie? Dodaje się sobie zawsze te 2-3 centymetry, żeby też potencjalny jakiś pracodawca, czyli klub, zobaczył i o, no, wysoki chłopak, nie? Bo czasami też patrzą na to. Nie, no patrzą, ale ja nigdy tak, ja wychodziłem z takiego założenia, że po co takie coś robić? Ja wolę, żeby klub, który mnie bierze, to żeby wiedział, jakie mam walory, jakie cechy i tyle, tak? No, żeby nie brali jakiegoś gościa 1,90 m, a później przyjeżdża gość bez tych butów na obcasie, no i tyle, tak. Wspominałeś też, że masz syna. Też Kamil, Kamil Dobreńko zadał takie pytanie, czy zmieniła się twoja mentalność, jeśli chodzi o to, jak wcześniej postrzegałeś mecz, a teraz? No teraz wiadomo, no, już nie pracuję tylko i wyłącznie na siebie. Jestem odpowiedzialny za swoją rodzinę, za swojego syna. I wszystko, co daję na mecz, to wiem, że to muszę zrobić jak najlepiej, żeby to miało jakieś tam, zebrało owoce w przyszłości, tak? Bo mówię, no, priorytetem teraz dla mnie jest to, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę pod względem finansowym i żeby czuli się bezpiecznie, tak? No i co? I trafiamy na Cypr. Powiem szczerze, że dużo osób pewnie było zaskoczonych, no bo z drugiej ligi polskiej trafiasz do... To był wtedy mistrz, czy nie? Wicemistrz Cypru. Jak w ogóle wygląda życie na Cyprze? Bo z tego, co słyszałem, jest tak gorąco, że trenuje się dość późno. Czy to prawda? Prawda. Czasami treningi mamy w przygotowaniu przed sezonem. Mamy treningi o 6 rano, żeby jeszcze nie trenować w tej lampie tak zwanej. I później kolejny trening, wracasz do domu, kolejny trening jest 6 wieczorem, żeby już te słońce gdzieś tam ominąć. Ale i tak te warunki są takie, że no jest bardzo gorąco i przede mną kolejny ciężki okres przygotowań na pewno. I teraz z drugiej ligi przechodzisz do wicemistrza Cypru. No, dziwny ruch, tak? Niektórzy mogliby się zastanowić, o co tam chodziło. Dlaczego aż taki przeskok? No bo nie ukrywajmy, spory. W Nadwiślanie zacząłem 6 występami. Były to dobre mecze. No i później ten niefortunny trafił się. Pojechaliśmy na Zagłębie Sosnowiec. Wygrywaliśmy do przerwy chyba 2-0. Ostatecznie przegraliśmy mecz 3-2. Ja tu nie ukrywam, biorę na klatę. Ostatnia bramka, no nie pomogłem drużynie, a mogłem się zachować inaczej, tak. No i później był tam niepotrzebny taki zgrzyt z trenerem, wiadomo, jako w emocjach, no ale trener Adam nocą wziął to tak do siebie, no że od tamtej pory, jak usiadłem już na ławkę, no to się nie podniosłem, tak. Może powinienem coś zrobić inaczej się zachować, ale ja też uważam, że nie może być tak, że trener ma tylko swoje zdanie, a zawodnik nie może nic powiedzieć, no bo tak to w piłce w dzisiejszych czasach no niestety nie funkcjonuje, no bo gdzieś powinien być taka, jakby to nazwać. Szacunek, nie? Przede wszystkim. I po tym Nadwiślanie Góra, gdzie zagrałem tylko te 6 meczów, to ja już myślałem naprawdę, że co robić w życiu, tak? No bo 6 meczów w drugiej lidze i tak naprawdę nie było nic w zanadrzu. Odezwał się wtedy do mnie, MKS Ełk, trenerem był Mirek Dymek, znał mnie wcześniej tutaj właśnie z tych drużyn młodzieżowych Jagiellonii. Zresztą praktycznie był bardzo blisko do podpisania, bo MKS był właśnie w trzeciej lidze wtedy bodajże. Pamiętam, wracałem z Ełku z treningu i dostałem telefon z Cypru, tak? I odebrałem, gościu mówi, no słuchaj Mateusz, jest taka sprawa, tutaj zespół cypryjski chce grać w lidze, który będzie grał w Lidze Europy, jest tobą zainteresowany. No i ja tak myślałem, że to tak naprawdę ktoś sobie robi jaja, tak? I rozłączyłem się. No, bo wiesz jak jest, podałem ci przykład wcześniej z kadry, co robiliśmy. Dzwonię drugi raz i mówi, proszę cię Mateusz, nie rozłączaj się, bo to jest poważna oferta. Czy ty jesteś w ogóle zainteresowany takim czymś? Mówię, słuchajcie, jak jest poważna oferta, to przyślijcie mi pismo jakiekolwiek, że jesteś zainteresowany i będziemy gadać. I prawda, wieczorem miałem na mailu zaproszenie na testy, na pokazanie się. Bez namysłu. Spakowałem się, zabukowałem bilet. Poleciałem do Larnaki.
Byliśmy wtedy na obozie w górach w Trodos. Po trzech dniach praktycznie i po sparingu, 45-minutowym sparingu, z mojej strony klub zdecydował się podpisać ze mną kontrakt dwuletni. No i tak to się zaczęło, moja przygoda z Cyprem. Czy miałeś wtedy menadżera jakiegoś? Tak, byłem pod agencją Jarosława Kołakowskiego. Zajmował się mną Damian Seweryn. Jednak no, przy tym transferze to klub zgłosił się praktycznie bezpośrednio do mnie, bo gdzieś tam trener bramkarzy Zajek Ularnaka pamiętam moje mecze z drużyny rezerw Evertonu. Gdzieś tam przez ten Instat, czy gdzieś tam mnie wyszukał i tak mu wpadłem, tak zapamiętał moje nazwisko, że zdecydował się mnie zaprosić na te testy i pokazanie się. No to powiem Ci szczerze, że super historia, no bo będąc już blisko trzeciej ligi, dostajesz ofertę z wicemistrza Cypru. No nie wiadomo, jak by się to potoczyło, gdybyś nie odebrał tego telefonu, może byśmy teraz grali razem w czwartej lidze. Wszystko możliwe, wiesz, też trzeba mieć w życiu przysłowiowe szczęście, tak, no bo patrząc przez pryzmat tego, jak to się wszystko potoczyło, no to wiem, że było dużo takich negatywnych komentarzy, że dobrego menadżera miałem, to, tamto, a tak naprawdę kto tego... Dlatego to zapytałem. Kto tego nie wie, no to historia była całkiem, całkiem inna, bo no mówię, ja wtedy już byłem bardzo blisko podpisania, już papiery załatwiałem praktycznie z Nadwiśla na góra, że tam sprzęt zdałem, czy już nie pamiętam dokładnie co, żeby podpisać w tym MKS-ie, Ełk. Tak, MKS. Teraz Mazur. I tak naprawdę nie wiadomo, jakby się to wszystko potoczyło, tak? Ale wybrałem gdzieś tam coś, opatrzność nade mną czuwa i wybrałem kierunek Cypru i nie narzekam, tak? I do dziś tam jesteś, ile to już lat na Cyprze? 4 lata, teraz podpisałem kontrakt na kolejny rok. Jeszcze mamy fajne pytanie od Mateusza, tylko że ciężko Ci się będzie odnieść na pewno do niego, bo grałeś tylko w Polsce w drugiej lidze, no i tam w Miedzi Legnica, tak? Czwarta liga to były rezerwy. Ale Łukasz zapytał, jak byś miał porównać ligę, w której obecnie występujesz, czyli druga liga cypryjska, do tej polskiej. Czy widzisz jakieś różnice, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo o tym mówimy. Znaczy, między drugą ligą cypryjską, to jest odpowiednik polskiej pierwszej, tak? Porównując to do drugiej ligi polskiej, w której grałem, to wydaje mi się, że poziom jest wyższy, no bo tych zawodników, nawet jeśli oni są starsi, no to są z przeszłością naprawdę w jakichś tam większych klubach, czy na Cyprze, czy gdzieś za granicą. Do pierwszej ligi mi się ciężko odnieść, ale patrząc przez pryzmat tego, w której lidze gram teraz, no to ta liga z roku na rok się rozwija, jest bardziej profesjonalna, są większe pieniądze i zarobki, kluby kładą większy nacisk na ten profesjonalizm, tak? No i no nie mogę narzekać, że jest to słaba liga, wiadomo, kto tego nie widzi, to różne są opinie, no ale jest to dobry poziom. Widziałem, że jesteś specjalistą też od rzutów karnych. Powiedz, ile udało Ci się złapać w tym sezonie? Na 7 wykonywanych obroniłem 4. No to super wynik. Powiedz mi, czy to tak naturalnie przyszło, czy po prostu zostawałeś po treningach, starałeś się wyspecjalizować tą rzecz? Znaczy, wiesz co, powiem Ci też anegdotkę, kiedy graliśmy właśnie z tą kadrą Dolnego Śląska. I właśnie Piotr Zieliński strzelał mi karnego i to było chyba o awans z grupy, było 0-0 i też obroniłem karnego, właśnie płakał po tym meczu, wiadomo jak to za mało lata, każdy miał tam swoje inne emocje, ale no nieskromnie tutaj powiem, że zawsze gdzieś tam te karne były moją taką dobrą stroną, tak, no zawsze gdzieś tam ten łuk szczęścia był na... Nie zawsze, ale był na moją też korzyść, tak. No w tym sezonie naprawdę wydaje mi się, że to dobry wynik, bo 4 karne w jednym sezonie złapać to nie jest błahostka, tak. Może masz jakieś rady dla młodych bramkarzy, albo niekoniecznie młodych, którzy chcieliby bronić te karne? Czy rada dla mnie w tym sezonie, co się sprawdziło, to na pewno wyczekiwałem
przedłużałem tego karnego, żeby to trwało jak najdłużej, bo wiadomo, większą presję ma wtedy zawodnik strzelający niż bramkarz, no bo ma większą szansę, tak? Ja zawsze robiłem tak, że starałem się stać przy tej piłce, przy nim jak najdłużej, żeby go tam gdzieś zdekoncentrować. Wtedy, wiadomo, sędzia pośpiesza, żeby dalej, a ty tam, nie wiem, czy sznurówkę wiążesz, czy cokolwiek takiego, żeby dać mu jeszcze większą presję, tak? Wtedy zawodnik, no, te uczucia gdzieś tam się w nim mieszają, ta presja rośnie, no i wtedy, no, nie powiem, że na kozaka, ale gdzieś tam trzeba też swoje zatańczyć na tej linii, no i łapiesz, tak? Też są takie detale, gdzie starasz się patrzeć na ustawienie ciała, na to może, gdzie wcześniej zawodnik spojrzy przed tym, jak ustawia tą piłkę, to czasami jest tak, że zawodnik spogląda, który ruch sobie tam obierze, no i jak najdłużej czekać też na linii, żeby nie wybierać sobie rogu wcześniej, gdzieś tam tą sekundę czy milisekundę, jak pójdziesz wcześniej w wybrany róg, no to zwiększasz szanse dla zawodnika strzelającego na zdobycie tej bramki, tak. Dobra, mamy rady dla bramkarzy, teraz może jakbyś miał taką moc, że mógłbyś powiedzieć dla młodych zawodników, co jest najważniejsze, żeby osiągnąć jakiś sukces sportowy? No przede wszystkim głowa, no bo to często bywało tak, że na treningu jest tytan pracy. Dużo było takich chłopaków, a wychodzi na mecz i niestety te gdzieś te wszystkie jego walory, czy cechy, czy nie wiem jak to te umiejętności gdzieś tam spadały o level niżej niż on tak naprawdę potrafi. Głowa jest najważniejsza i to przygotowanie do meczu, no bo tu nie ma co się oszukiwać. Najważniejszy jest mecz. Trening też jest ważny, wiadomo, ale to w meczu pokazujesz i czy zasługujesz na granie w wyższym klubie, na wyższym poziomie, czy też nie, tak? Właśnie często to trenerzy mówią, o, on jest dobry, ale nie ma głowy. Można też czasami zadać pytanie, dlaczego nie ma głowy? Można jakoś rozwiązać tą sytuację, tak? On nie ma głowy i koniec. Dobra, on nic nie osiągnie, bo on nie ma głowy. No, to też takie, wiesz, można przecież jakoś spróbować rozwiązać jakąś sytuację, nie? Czy to przychodzi moim zdaniem z, to tu odnośnie do trenerów, że jeśli dasz dla zawodnika pewność siebie i pewność grania, no wiadomo, za darmo nikt ci nic nie da, tak? Ale jeśli, nawet jeśli zawodnik zrobi błąd i trener będzie stawiał na niego, no to automatycznie u zawodnika wzrasta ta pewność siebie i on zaczyna pokazywać więcej tych swoich umiejętności. Ja dam ci przykład bardzo prosty z polskiego bramkarza Łukasza Fabiańskiego. Gdzieś tam w Legii Super miał pozycję, najlepszy bramkarz ligi, poszedł do Arsenalu. No i te pierwsze lata gdzieś tam się w tych meczach palił, a mogę powiedzieć, że w treningu większego kocura od niego naprawdę nie widziałem. Miałem przyjemność z nim trenować i pod względem technicznym czy dynamiki to naprawdę, no dla mnie to był kozak, jest kozak. I bardzo wysoki. Też no, troszkę wyższy ode mnie, tam chyba 1,88 m, 1,89 m. No widać, to są 4 cm różnicy, ale no, gdzieś tam w tej polskiej piłce to jest ten taki minus, tak, dla mnie. Ale wracając do Łukasza, no poszedł do tego Arsenalu i grał te mecze, ale nie było to też na takim poziomie, jakim jest teraz, tak. Odszedł z Arsenalu do Swansea. Dostał pewność grania, złapał tej pewności siebie. No i widzimy, jakim jest bramkarzem teraz, tak? No, stoja w West Hamie pierwszy sezon w nowym klubie i zdobył praktycznie wszystkie nagrody indywidualne wśród kibiców, wśród zawodników, jako najlepszy piłkarz z ostatniego sezonu. Bodajże w statystykach miał najwięcej obronionych strzałów w całej Premier League, także no mówię, to pokazuje, ile daje pewność siebie u zawodnika i jak ważne to jest, tak. Może jeszcze porozmawiamy trochę o Cyprze. Powiedz mi w ogóle, jak wygląda tam życie, jak ci się tam żyje? No, życie jest bardzo lajtowe, bo to nie ma co się oszukiwać. Dlatego właśnie nawiązuję, że jadąc tam musisz mieć siłą rzeczy, mocną głowę, no bo jest dużo pokus, tak? Łatwo popłynąć i słyszałem, że było dużo takich ananasków, że potrafili wstać rano, sobie piwko walnąć, przespać się do południa na plaży i wieczorem iść na trening, no i tak się ich życie toczyło.
trzeba mieć mocną głowę, no bo mówię, tam życie jest inne. Wszyscy podchodzą do tego na luzie, nie ma żadnej takiej przysłowiowej spiny, tak? Musisz coś załatwić w banku, nie doniesiesz jakiegoś papierka, no nie ma tak jak tutaj, że od razu zostajesz obszczekany na około tych pań, co siedzą w kasie, czy nawet w naszej służbie zdrowia, tak? Wiadomo jak to wygląda. Tam jest wszystko na spokojnie, nie masz papieru, donieś sobie jutro, czy tam w przyszłym tygodniu i tak to wszystko wygląda, dlatego mówię, tym bardziej temperatura to też robi swoje, plaża, morze. No taki jest klimat, że naprawdę, żeby profesjonalnie grać w piłkę, to trzeba mieć jednak siłę woli mocną i głowę, tak. Powiedz mi, Mateusz, jeszcze jak to jest u Ciebie ze sprzętem sportowym? Czy współpracujesz z jakąś konkretną marką? Tak, od stycznia 2019 roku zacząłem współpracę z firmą Football Masters. Chłopaki dostarczają mi sprzęt typowo bramkarski, bardzo dobra jakość i na pewno daje mi ten komfort, że czuję się pewnie. Tak? Mhm. Wcześniej jak grałeś w Evertonie, kto był waszym sponsorem takim? Adidas, Nike? Na początku jak przychodziłem do Evertonu, to była taka francuska chyba firma Le Coq Sportif. Mhm. Po roku zmieniło się to na Nike. Co pewnie mieliście podpisane jakieś umowy, że możecie, nie wiem, korki, tak? Korki mieliśmy, każdy to, wiadomo, każdy ma indywidualnie, tak? Ale zawodnicy, tak jak na przykład w Evertonie miałem umowę stricte na rękawice, to na buty już nie wiem, ta firma nie produkowała. No to za każdym razem, gdy potrzebowałem, to zachodziłem do magazyniera, mówiłem, że potrzebuję ten i ten numer i dostawałem wszystko od góry do dołu. Także jak jakiś widz jest bramkarzem i będzie potrzebował rękawic, to Mateusz ogarnia jakąś zniżkę, nie? Bez problemu. Dobra, super. Dzięki Mateusz za wywiad. Dziękuję. Mam nadzieję, że za rok jakiś transfer albo za rok spotkamy się w Ekstraklasie cypryjskim. Dobra, okej. Okay. No to wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymajcie. I zapraszam Was niedługo na kolejny wywiad. Będziemy starać się już teraz naprawdę na bieżąco wrzucać, nie tak jak to było wcześniej. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam.